Witam, rodacy, Polacy, Słowianie, na kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak już zorientowaliście się po tej grafice, którą tutaj mamy, jest to mauzoleum żołnierzy niezłomnych. Oczywiście wiele lat nazywali się wyklętymi i chyba dzisiaj, znaczy nie tylko chyba, bo widziałem na przykład na różnych portalach informacyjnych, internetowych, że właśnie to są nadal wyklęci. To jest niewłaściwa nazwa, to są niezłomni, bo oni walczyli do końca, nawet do połowy lat 50. Zapłacili ogromną cenę za tą walkę, ponieważ zwalczali ich buntownicy Nemroda, czyli to potomstwo, genetyczne potomstwo Nemroda ich zabijało. No i teraz to samo genetyczne potomstwo Nemroda zrobiło im mauzoleum. I w związku z tym mauzoleum nie milknął kontrowersje. Co to za pochówek? Co to jest? Jedni mówią, że tam jest szubienica. I w ogóle tak się za bardzo nie mogło pogodzić i wręcz mnie zapytano, słuchaj, co ty sądzisz o tej kolumnadzie? Jak ty to tutaj widzisz? Czy to tutaj jest jakiś ukryty przekaz? Jak najbardziej, słuchajcie, jest ukryty. Jeżeli nie znasz Księgi Apokalipsa, ostatnia, no to, to nie będziesz wiedział, o co tutaj w ogóle chodzi. W Księdze Apokalipsy, ja te wersety, teraz powiem to ogólnie, ale link do tych wersetów z wyszukiwarki takiej biblijnej, z tego, z Nowego Testamentu, to dam w opisie do filmu, a generalnie w ogóle trzeba patrzeć zawsze na opis do filmu, bo w opisie właśnie szereg szczegółów tam są podane i one są bardzo cenne. I tutaj w tym przypadku, jeżeli wejdziemy do tych wersetów, to my się zorientujemy, że ta kolumnada przedstawia sytuację w niebie, gdzie jest 24 starszych, tak samo jak 24 te kolumny dookoła tego mauzoleum, stanowiące takie kolumny ściany tego mauzoleum. 6, 6, 6, 4 szóstki, 24 sztuki. I tych 24 starszych oddaje cześć Bogu i Chrystusowi w Księdze Objawienia. Ale w tym momencie, jeżeli tam są zabici, zamordowani i jeszcze mało tego przedstawiciele narodu wybranego, jest to aspekt religijny. Zrobienie tego przez dzisiejszych potomków Nemroda, zrobienie takiego czegoś jest aktem religijnym. To nie jest akt, jaki sobie opowiedzmy, jakaś tam, ktoś by pomyślał, jakaś konstrukcja taka sobie, nie? To jest akt religijny, który ma za celu, ma na celu obrażenie Boga, ponieważ złożono w ofierze tutaj, mało tego, pierw zabito, później ich wykopano, teraz złożono ich tutaj w tym mauzoleum, a złożyli to nie Polacy, tylko potomstwo Nemroda. W ten sposób jakby po raz drugi obrazili Boga. Po raz pierwszy likwidując właśnie tych żołnierzy niezłomnych, a w sumie ich dzieci, można tak powiedzieć, że to są dzieci, wybudowało mauzoleum, które obraża Boga w tym momencie, bo nie może być tam, gdzie jest Bóg, mogą być na przykład trupy, czyli w ten sposób następuje taki proces zbezczeszczenia Boga, czyli pokazania czegoś nieczystego w miejscu tam, gdzie powinien być Bóg. Bo Bóg właśnie jest, ci 24 starszy oddaje cześć Bogu. A tutaj proszę bardzo, kto jest w środku? Nie ma Boga, tylko to są przedstawiciele zabici, zamordowani, przedstawiciele narodu wybranego. A kto to budował? Dzieci Nemroda. Te dalekie, dalekie potomstwo. Dalekie... Było wiele protestów na temat tego mauzoleum. Tak, no bo właśnie nikt, bo wszyscy tak no, nie wiedzieli dokładnie, o co tutaj chodzi. No i wręcz mnie tutaj zapytano, dlatego jest ten film. Bo inaczej też bym nie zrobił, tylko mi poproszono wręcz o to. Właśnie i mnie to zaciekawiło. 6-4 to, ponieważ no, na tyle co znam Nowy Testament, a niestety przez wiele, wiele lat zajmowałem się Starym Testamentem i Nowym Testamentem
i można powiedzieć, że dość dobrze znam te księgi, to właśnie mogę właśnie autorytatywnie wręcz powiedzieć, że to jest akt obrazy Boga, czyli to jest akt religijny mający na celu obrażenia Boga przez złożenie żołnierzy niezłomnych w tego typu mauzoleum, który przedstawia sytuację z objawienia, gdzie 24 starszych oddaje cześć Bogu i Chrystusowi. I praktycznie w tym momencie można zakończyć ten film, ale stop. Aha, jeszcze nie. Jeszcze, żeby najciekawsze, żeby się przypadkiem ktoś nie pomylił, to mam jeszcze jeden slajd, to tylko nie ten, słuchajcie. Nie, wszystko od razu. No tak, już chcieliśmy kończyć, tak? W żadnym wypadku. 24 starszych, sytuacja w niebie, zbezczeszczenie Boga, przedstawienie Boga jako nieczystego w ten sposób. Proszę bardzo. No, tutaj też niektórzy się męczyli, że to jest krzyż, nie? Ale wiecie co? Jeżeli na to popatrzymy tak, jak teraz pokazuję, to tak, słupek równy ten z jednej, z drugiej strony się kończy na tej krawędzi. Ale tutaj jest przedłużenie tej krawędzi. Wiecie, co to jest? To jest szubienica. To jest kropka nad i, ta szubienica. Czyli zapowiedź, że tak samo jak tych, żeśmy zabili, to tych, którzy będą się w przeszłości buntować, to my też zabijemy, powiesimy ich na szubienicy. I nawet z krzyża zrobiono szubienicę. Jaki problem? Przedłużyli tylko jedną poprzeczkę i zrobili ją niesymetryczną i wszystko gra. Mało tego, to jest zapowiedź też, że docelowo Boga też załatwimy. Dzisiaj żeśmy załatwili tych niezłomnych, znaczy to nie dzisiaj powiedzmy, w latach tam 45 i wzwyż, a w przyszłości załatwimy samego Boga, on też zadęda. Czyli widzimy atak, znów atak na Boga, buntowników Nemroda, czyli tego rodu Nemroda, tego genetycznego rodu Nemroda. To nie są Polacy oczywiście. Polacy by ich inaczej pochowali. Ale pochowali ich buntownicy Nemroda. To są ci sami, co sobie wieże strzelili w telewizji, na poprzednich filmach. W TVP. No bardzo dziękujemy za to wyjaśnienie, bo kilka osób już próbowało komentować ten krzyż, że to ni to krzyż, ni to połamany krzyż, co to ma być. Bo na dźwiczkach podobno do tych pochówków, gdzie te trumienki są powkładane, nie ma w ogóle krzyży. Także to jest chyba jedyny krzyż, który umieszczono. I co to za krzyż w szubienicy? No. Mówiąc ogólnie, jest to akt religijny, czy jest to akt satanistyczny, a to ataku judeo-satanistów na samego Boga. A dokładnie genetycznego potomstwa Nemroda. To wszystko. Dziękuję. Zapraszam do opisu i na razie.